Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Myślę, że takim najkrótszym komentarzem będzie to, że mecz, który tak się nam ułożył, powinniśmy wygrać. Proporcje między tym, co robiliśmy dzisiaj z przodu, a tym, co wyprawialiśmy z tyłu, były mocno zaburzone i grając w przewadze jednego zawodnika, po prostu powinniśmy ten mecz wygrać. No, dla kibiców, dla kibica, myślę, spotkanie super, 8 bramek, dużo akcji, coś się działo, czerwone kartki. Natomiast trudno teraz jednoznacznie ocenić zdobycz z tego meczu, bo przed meczem byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby dzisiaj wreszcie wygrać, zainkasować 3 punkty i taki był plan i ten mecz tak nam się układał, bo strzeliliśmy bramkę, można powiedzieć, mieliśmy kontrolę nad meczem, ale piłka nożna jest nieobliczalna. W ułamku sekundy wydarzyła się sytuacja, która kosztowała nas stratę bramki i stratę zawodnika, i zaczęły się, można powiedzieć, trochę nasze problemy. Myślę, że takim największym tym problemem to było to, że daliśmy sobie strzelić bramkę do szatni, bo gdyby to na 1-1, gdybyśmy zeszli do szatni i spokojnie się tam przegrupowali, ułożyli, to kto wie, jakby to jeszcze wyglądało. Natomiast w drugiej połowie musieliśmy cały czas gonić wynik. Myśmy ten wynik 3 razy dogonili, natomiast duża niefrasobliwość przy traconych bramkach i to nas boli, ale ja dzisiaj chłopakom w szatni powiedziałem, że duży dla nich szacunek za to, że w tak trudnym meczu, w tak trudnych warunkach, grając 60 minut w dziesiątkę, potrafiliśmy 3 razy wyjść z opresji i mamy punkt. No i to pytanie, czy aż punkt, czy tylko punkt, to już każdy z Państwa, myślę, oceni sam, także znowu nam uciekło zwycięstwo, byliśmy bardzo bliscy na Rakowie, chcieliśmy bardzo wygrać tutaj, gdzieś ta seria bez tych zwycięstw zaczyna się robić już taka ciążąca i musimy ją przerwać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do szkoleniowca? Dzień dobry, trenerze, czy uraz Jugasa jest jakiś poważny? Tak, to jest poważny uraz, zachodzi podejrzenie pęknięcia kości, więc to może być tak, że on już skończył rundę niestety i wypadł nam kolejny zawodnik. W ogóle przetrzebieni jesteśmy po tym meczu niemiłosiernie. Kakabadze czerwona kartka, Rakoczy czwarta żółta, Juga z kontuzja, więc myśmy dzisiaj ponieśli trochę strat w tej bitwie, więc... Ale Juga teraz jedzie do szpitala na badania, ale wygląda to źle. Wygląda to źle, myślę, że dla Jugiego ta runda już się zakończyła. Czy ta murawa miała wpływ na ten uraz? Nie, ta murawa nie miała wpływu na ten uraz, bo to był, jak żeśmy widzieli w powtórkach, brutalny atak zawodnika Ruchu i to kwalifikowało się do czerwonej kartki. Nie wiem, dlaczego uciekła gdzieś ta sytuacja sędziemu, ale to z punktu widzenia kamery wyglądało naprawdę fatalnie, bo ta noga jego się wygięła jakoś tak nienaturalnie, że aż nam się ciepło zrobiło oglądając to, bo myśmy tego nie widzieli z perspektywy ławki, bo jednak tam dużo zawodników walczyło o piłkę, ale wyglądało to naprawdę na kamerze bardzo źle, bardzo źle. Dzień dobry, trenerze, Mateusz Kaleta, Love Kraków. Ja chciałem zapytać, czy dla Pana to taki bardziej pozytywny wydźwięk tego meczu, widząc przełamanie napastników, tą taką charakterną grę w dziesiątkę na tej trudnej murawie, czy jednak negatywny przez te straty kadrowe, które są poważne przed kolejnym meczem ligi? Ja nie ocenię tego meczu negatywnie, bo wyszliśmy z ciężkiej sytuacji, zagrali chłopcy naprawdę z wielkim charakterem i mimo tego osłabienia, mimo przeciwności, bo to były przeciwności, strzelamy bramkę na 3-3 i w następnej akcji dostajemy po rykoszecie bramkę na 3-4. To są takie rzeczy, które czasami, można powiedzieć, podcinają skrzydła, ale cieszę, że nie naszym chłopakom, bo naprawdę parli do przodu, szli jak do pożaru i w nagrodę mamy punkt, ale z drugiej strony ten punkt nam niewiele daje, więc to jest taki, bym powiedział, radość przez łzy lekka. Jak pan zapatruje się na granie w takich warunkach? Bo tutaj dużą pracę dzisiaj klub wykonał, żeby ten mecz się w ogóle odbył. Wiemy, jak to wyglądało wczoraj na innych stadionach. Ta murawa była na pewno trudna do grania. I czy uważa pan, że ta gra w takich warunkach ma sens w grudniu, o takiej porze, w takich warunkach atmosferycznych?
Zacznę z innej strony. Ja przede wszystkim chciałbym w imieniu drużyny, w imieniu całego naszego sztabu, chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy pomogli w doprowadzeniu tej murawy do stanu użyteczności. Wielu kibiców Krakowi od rana odśnieżało, dlatego wielkie słowo uznania dla pracowników, dla tych wolontariuszy i dla kibiców Krakowi, którzy przyszli rano i odśnieżali, bo to naprawdę wykonali kawał dobrej roboty. Natomiast odnośnie drugiej części tego pytania. No, my już od wielu lat mówimy, że w Polsce to nie jest problemem granie w grudniu. No, czy ktoś podejrzewam, nie wiem, może Ekstraklasa i ktoś tam jest zaskoczony tym, że w grudniu akurat pada śnieg, my akurat nie. Natomiast to nie jest problem grać w grudniu, bo te boiska się jeszcze w miarę przygotuje. W grudniu problem jest trenować, bo nie ma gdzie trenować po prostu. No nie każdy ma podgrzewaną płytę, a nawet te podgrzewane płyty już nie przyjmują tego śniegu, tak jak wczoraj widzieliśmy w Kielcach czy w Gliwicach, więc to nie jest akurat problem tego, że ktoś źle tam powiedzmy podłączył ogrzewanie. Myślę, że te grudniowe mecze są dla nas dużym problemem i teraz tak, dzisiaj no, zastanawialiśmy się, ale boisko było naprawdę dobrze przygotowane i ono naprawdę nieźle wyglądało, jeśli chodzi o grę. Ale zastanawialiśmy się nad tym, dobra, nie gramy dzisiaj, przekładamy na kiedy. No, tam padła propozycja na 14 grudnia. No, ale 14 grudnia my gramy w sobotę ze Stalą Mielec, a w poniedziałek Puszcza gra z Widzewem. Przez tego boiska szczępy już nie zostaną. I 14 grudnia mamy co tutaj robić? Rodeo, nie wiem, stadninę koni czy mecz piłkarski? To są takie czasami, nie wiem, propozycje no, śmieszne, które ja traktuję z uśmiechem. No. Albo ktoś podejmie wreszcie sytuację normalną, znaczy decyzję, że nie wiem, gramy do 5 grudnia, macie miesiąc czasu na odpoczynek, bo ci piłkarze też muszą odpocząć. Macie miesiąc czasu na odpoczynek, zaczynamy na początku lutego, przygotowujecie się i okej, nie? A u nas tak, nie gramy w środku tygodnia, no bo telewizja musi pokazywać każdy mecz. I problemy są z terminami, no. Dlaczego nie gramy w środku tygodnia? Wszystkie ligi grają na świecie w środku tygodnia. Mecze w środy czasami i tam... My nie. Może czasami nad tym się warto zastanowić. A później tak, ciekawe kto będzie płacił za leczenie Balui wczoraj, który rozwalił sobie bark w Kielcach. Dzisiaj tam uraz Jugasa, no to bardziej ferworze walki, ale mimo wszystko takie urazy będą teraz. O tym nikt nie myśli jakoś, no. Wypadałoby się zastanowić nad tym. My oczywiście będziemy grali, no bo my jesteśmy od grania, no. Pociągnę jeszcze wątek. Chciałem zapytać, ma pan takich zawodników ze Skandynawii, tak? W zespole Kalman, Skovgaard, Hoskonen, oni pewnie bardziej są przygotowani z racji kraju pochodzenia do takich warunków. Jak oni to osobiście odbierają? Są zaskoczeni? Czy jednak tacy właśnie gotowi, świadomi tego? Nie, no, oni tam 11 miesięcy w roku widzą śnieg. No, czym mogą być zaskoczeni? No, natomiast prawda jest taka, że oni większość meczów, czy większość spotkań ligowych grają na bardzo dobrze przygotowanych sztucznych boiskach i nawet w halach nieraz, no. Więc u nich nie ma takiego problemu, jeśli chodzi o zimę, z graniem. U nas natomiast na naturalnych boiskach, mimo że są podgrzewane, no są problemy, no. No są problemy i dlatego myślę, że tu nie ma co dorabiać się do drogi. Natomiast pół żartem, pół serio powiem, że oni akurat pochodzą z krajów skandynawskich, takich zimnego wychowu, ale na treningach są najcieplej ubrani. Czyli jedno nie idzie w parze z drugim. Dziękuję. Łukasz Kotuniak z portalu Prosto z Autu. Ja mam pytanie, panie trenerze, odnośnie linii pomocy, bo dzisiaj fantastycznie zagrali państwa pomocnicy Michał Rakoczy, Knap, Atanasow i też właśnie Makuch. I mam pytanie, czy właśnie po tym meczu widzi pan potencjał większy nie tylko w grze ofensywnej, ale też na kreowanie, stwarzanie sytuacji, bo wydaje mi się, że dzisiaj to wyglądało naprawdę fajnie ze strony państwa. Znaczy naprawdę dzisiaj rzeczywiście trzeba pochwalić i Knapa i Rakoczego, bo zagrali bardzo dobre spotkanie, ale oni to, że mają potencjał, to my o tym wiemy, tylko kwestia w odpowiedni sposób wykorzystać ten potencjał. Natomiast wracał Shima, więc też będzie wzmocnienie środkowej linii, natomiast bym chciał, żeby właśnie ci chłopcy, akurat dwaj młodzi, Rakoczy i Knap, mieli większą powtarzalność. Jeśli by to z meczu na mecz było taki poziom jak dzisiaj, no to będzie super. To my sobie naprawdę damy radę. Natomiast no, chcieliśmy zagrać dzisiaj tak trochę bardziej, bym powiedział, odważnie, ofensywnie, z Makuchem ustawiłem na skrzydle. Później żeśmy naprawdę w końcówce już zaryzykowali, zostali na trójkę obrońców z Filipem Rózgą i Makuchem na wahadłach, ale to się sprawdziło, no przyniosło efekt, więc trzeba się cieszyć,
Cieszę się też z postawy Filipa Rózgi, bo on naprawdę przeżył w ostatnim czasie bardzo dużo. Odcierpiał to, zagrał, potrenował w juniorach. Myślę, że przywróciliśmy go, bo tą karę na pewno zrozumiał. A ja go nie będę karał za to, że po prostu popełnił błąd możliwością braku gry, bo to dla niego jest najważniejsze. Więc wszedł dzisiaj naprawdę do bardzo dobrą zmianę. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, climbing fences. Get bruised up, got stitches, bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby, time out, ride out, you can let them hate me. Get along everywhere.